Kappa raz witam Państwa. Zapraszam na Kurs na Kulturę. Jesteśmy dziś w Centrum Idei ku Demokracji, bowiem tu odbywał się Festiwal Sztuk Muzycznych. A na rozmowę z jego organizatorem zapraszam Państwa już teraz. Zapowiadany wcześniej gość Witold Stawski ze mną, organizator tego niezwykłego wydarzenia, o którym za chwilę powiemy. Witam Pana. Dzień dobry, witam. Festiwal Sztuk Muzycznych po raz pierwszy w Centrum Idei ku Demokracji. Co skłoniło Pana do organizacji takiego właśnie wydarzenia? No tak naprawdę organizatorem jest samo Centrum, nie tylko ja. Ja tutaj jestem jako osoba, która w jakiś sposób przyczynia się do tego, żeby organizacja festiwalu była na poziomie i mamy nadzieję, że takie jest też odczucie uczestników. A skąd wziął się pomysł? Tak naprawdę pomysł narodził się 2 lata temu, kiedy rozmawiałem z Piotrkowianinem, zresztą Radosławem Blonką, i on po występie w naszym centrum na dziedzińcu mówił o tym, że są takie kursy mistrzowskie, które są organizowane dla adeptów sztuki wokalnej. No i od słowa do słowa pomyśleliśmy, że może udałoby się taki kurs zorganizować mistrzowski w Piotrkowie, a przy okazji rozszerzyć formułę i rozbudować to bardziej tak, żeby i szeroka publiczność miała dostęp właśnie do artystów takiego wysokiego kalibru. No i stąd 2 lata w zasadzie tych przygotowań. Odkładaliśmy pomysł, ale on wracał i udało się w tym roku, z czego bardzo jesteśmy zadowoleni jako organizatorzy. Bo jest tu przekrój różnych gatunków muzycznych. Mamy muzykę filmową, mamy muzykę musicalową, mamy także sztuki muzyczne, których można się także tu nauczyć. To jest niezwykłe połączenie. Tak, no formuła była od początku taka dosyć otwarta, że jeśli festiwal się przyjmie, to w kolejnych latach, w kolejnych edycjach mogłyby też być inne gatunki muzyczne prezentowane i rozwijane w centrum. W tym roku postawiliśmy na muzykę opartą na śpiewie wokalnym, ćwiczonym przez absolwentów Akademii Muzycznej. Czyli jest to śpiew operowy, są to arie operetkowe, są to musicale. No i wreszcie muzyka filmowa, która też wymaga odpowiedniego wykonania. Co będzie w przyszłym roku? No tak jak mówię, wnioski wyciągniemy, jak zakończy się festiwal tegoroczny. Mamy także naukę śpiewania podczas tego festiwalu. Kaludi Kaludów to jest ta gwiazda, która uczy tutaj śpiewu. Czy łatwo było go pozyskać do naszego piotrkowskiego festiwalu? Nie jest łatwo takie osoby namówić do tego, żeby przyjechały i prowadziły zajęcia, prowadziły kursy mistrzowskie. Też rozmowy trwały i były przekładane, uzgadniane były terminy kilka razy, ale ostatecznie udało się przekonać światowej sławy tenora, że Piotrków jest na tyle pięknym miastem, a samo miejsce, lokalizacja kursu jest też dobra, zapewniająca warunki nie tylko jemu, ale przede wszystkim uczestnikom. No i zgodził się przyjechać, stąd jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wiem, że podglądał Pan próby, kulisy całych warsztatów, które tutaj trwały. Jak to wygląda? Czy oni ćwiczą ćwiczenia? Czy oni ćwiczą pewne utwory? Czy oni ćwiczą sami nocą w pokojach? Zajęcia są tak naprawdę od samego rana aż do późnego wieczora. Wczoraj wiem, że nawet się przedłużyły lekcje. To są lekcje indywidualne, w których mogą uczestniczyć też i pozostali uczestnicy w charakterze obserwatorów. Są to, ja nie jestem znawcą na tyle sztuki wokalnej, żebym mógł to ocenić, ale patrząc na wysiłek zarówno ze strony i mistrza, jak i jego uczniów, no byłem pełen podziwu i pod dużym wrażeniem. Jak długo i można ćwiczyć określony fragment, ale też i ile to wymaga pracy, wysiłku, nie tylko głosowego, ale też umysłowego. No właśnie efekt tych prac podziwialiśmy podczas sobotniego koncertu. Relacje z tego wydarzenia pokażemy Państwu już teraz. Festiwal Sztuk Muzycznych zorganizowano po raz pierwszy. W Centrum Idei ku Demokracji rozbrzmiewała muzyka w wykonaniu mistrzów gatunku. Tu także odbywały się warsztaty wokalne, które prowadził znany tenor Kaludi Kaludow.
Każdy, tak jak Polacy mówią, każdy orze jak może. I w tym jest właśnie nasz zawód, że my cały czas się kształcimy, że nigdy nie zostajemy w jednym miejscu. Zwieńczeniem muzycznych warsztatów był koncert Mistrz i Uczeń, który odbył się w sobotni wieczór. Skład artystów był międzynarodowy. Każdy z nich to doświadczony śpiewak. W Piotrkowie szlifowali swoje talenty. Mistrz dla każdego wybrał odpowiednią arię. I tak podczas koncertu można było posłuchać operowych i operetkowych hitów. W niedzielę na scenie pojawiła się piotrkowianka Anna Lasota. W jej wykonaniu widzowie usłyszeli filmowe hity. Zaprezentowany repertuar ma znaleźć się na płycie, którą artystka planuje wydać zimą. Koncert był wyjątkowy. Anna Lasota czarowała głosem, a publiczność głośno oklaskiwała każdy występ. Festiwal Sztuk Muzycznych okazał się wielkim sukcesem. Wiem, że planuje pan kolejne edycje. Tak, no miejmy nadzieję, że festiwal się przyjmie wśród mieszkańców i będą kolejne edycje festiwalu. Ale to nie jedyne śpiewanie, jakie będzie się odbywało w Centrum Idei ku Demokracji, bowiem już niedługo, we wrześniu, zaczyna się to nocne śpiewanie i będzie bardzo dużo atrakcji. 15. Festiwal Nocne Śpiewanie to piosenki poetyckie, piosenki z tekstem i od 22 września aż do 12 października będziemy gościć tutaj różnych artystów. To będzie 6 imprez, 5 koncertów i spotkanie z Markiem Piekarczykiem jako dodatkowa atrakcja. A będzie i Grzegorz Tomczak, i Czerwony Tulipan, i Marcin Januszkiewicz, Coro de Sico i bluesowy zespół Godzina do Świtu. Czyli całe mnóstwo muzycznego śpiewania. Tak, miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, bo o uczestników się nie obawiamy. Oczywiście wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, ale wejściówki można sobie zamówić. Tak, od 5 września będzie możliwość otrzymania w biurze bezpłatnych wejściówek na każdy z koncertów, na każdą z imprez, które gwarantują miejsce siedzące. Super, serdecznie Państwa zapraszamy, oczywiście po wejściówki również. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my zostajemy w Centrum Idei ku Demokracji. Z dziedzińca Centrum Idei ku Demokracji przenosimy się do galerii Śnieżne Krużganki, gdzie można oglądać niezwykłą wystawę Potęga Natury. Jedni mają pasję do śpiewania, inni do fotografowania. Autorów tej niezwykłej wystawy znam. Są to Państwo Iwona i Dariusz Piasta i potwierdzam, że w tym przypadku pasja jest ogromna, bo niekiedy trzeba wstać bardzo wcześnie albo pojechać bardzo daleko, żeby zrobić tak piękne zdjęcia. Dlatego zachęcam Państwa do obejrzenia wystawy Potęga Natury. Potęga Natury to cykl fotografii, które powstały podczas fotowypraw do Szkocji, Islandii oraz włoskich Dolomitów w latach 2014-2015. Ekspozycja jest debiutem wystawienniczym małżeństwa Piastów. Dla nich fotografia to odskocznia od dnia codziennego, ale odskocznia nie pozbawiona wysiłku. No cóż, jest to forma odpoczynku, relaksu. Ten odpoczynek niewątpliwie jest czynnym odpoczynkiem, bo tak jak już wcześniej mówiłem, wymaga troszeczkę poświęcenia czasu, ale i też zaprawy fizycznej. Przede wszystkim spotkanie z naturą przy pięknym świetle daje dystans do otaczającego świata oraz działa relaksująco. Są to ulotne chwile, które trwają kilka minut i są jakby bezpowrotnie tracone. No to jest jakby wkalkulowane w to hobby. No, ale ten wysiłek się opłaci, jak widać. Przynajmniej część tych zdjęć budzi emocje, które warte są tego wysiłku, uważam.
Prezentowane w galerii Śnieżne Krużganki zdjęcia, zdaniem autorów Iwony i Dariusza Piastów, mają pokazywać wpływ natury na nasze życie oraz jej siłę, piękno i nieprzewidywalność. Wystawa czynna będzie do 4 września. W tym roku w Miejskim Ośrodku Kultury nie brakowało premier teatralnych stworzonych przez rodzimych artystów. I tak w lipcu widzowie obejrzeli Śpiącą Królewnę, natomiast w sierpniu razem z aktorami wybrali się na Rajską Wyspę. Spektakl Rajska Wyspa był dla dzieci nie tylko świetną zabawą, ale również lekcją ekologii. Najmłodsi piotrkowianie mieli okazję nauczyć się podstawowych zasad recyklingu. Niektórzy swoimi umiejętnościami pochwalili się przed całą publicznością podczas wspólnej zabawy na scenie. Chcą, a z tych rur wydechowych to wypuszczają spaliny, z których powstaje niska emisja. A ta niska emisja, kiedy połączy się na przykład z takimi popalonymi śmieciami w piecu kopciuchu, no to co, mamy gotową receptę na trujący smog. Wyjątkowo muzyczny kurs na kulturę dobiega końca. Tym ostatnim smaczkiem będzie koncert Orkiestry Dęty, który odbył się na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury. Zapraszam Państwa do obejrzenia tej relacji. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Muzycy z przytupem i marszowo rozpoczęli koncert. Na ten dzień przygotowali specjalny repertuar. Orkiestra zaskoczyła publiczność nowymi aranżacjami znanych polskich przebojów. Było głośno, dynamicznie i tanecznie.